Dzień dobry, moi drodzy. Dziś swoją urodziny obchodzi Krista, kobieta silna i mądra. Krysiu, składam Tobie życzenie zdrowia, radości, miłości bliźnich i wiernych przyjaciół Twojego boku. Niech Ci się wiedzie, kochana. Równo 2 tygodnie temu spacerowaliśmy ulicami białoruskiego Mińska w drodze na Mohyla i Lenino, gdzie uczestniczyliśmy jako jedna z największych delegacji z Polski w uroczystościach upamiętniających 81. rocznicę bitwy pod Lenino. Tam ramię w ramię walczyli podczas II wojny światowej z niemieckim okupantem radzieccy i polscy żołnierze. Dla wielu rodzin tych żołnierzy wojna się jeszcze nie zakończyła, ponieważ kolejne szczątki do tej pory odnajdują w białoruskiej ziemi. Byliśmy właśnie świadkami pochówku kilku żołnierzy, szczątki których udało się niedawno odnaleźć. Ale o tym w kolejnych nagraniach. Dziś Marzynka ze Śląskiego Grotu, współorganizatorka wyprawy, odpowiadała za część kulturowo-krajoznawczą. Opowie o początkach naszego wyjazdu. Zapraszam serdecznie. W ubiegłym roku, to znaczy 2023, trójka kamratów, Mirka, Danusia i ja, czyli Marzena, odpowiedziała na zaproszenie Miszy z Mohyleba i pojechała na obchody 80. rocznicy bitwy pod Lenino. W drodze do celu zwiedziłyśmy Grodno, Nowogródek z legendarnym jeziorem Świteś, Mińsk, Chatyń i Mohylew. Zainteresowanych odsyłam do moich filmów umieszczonych na kanale Mirki Mój Punkt Widzenia. Dużo do myślenia dały nam słowa pana Jerzego Żurawowicza, prezesa oddziału Związku Polaków na Białorusi w Mohylewie. Ten Polak, mieszkający tam z dziada pradziada, podkreślił, że jeśli Polacy zapomną o tej bitwie i poległych tam Polakach, to i władze białoruskie nie będą przykładać większej wagi do celebrowania tego wydarzenia. Wzięłyśmy to sobie do serca i obiecałyśmy, że w przyszłym roku przyjedziemy większą grupą. Słowa dotrzymałyśmy. Z 3 muszkieterów, tak nas określił Misza, uformowała się grupa 20-osobowa. Znaleźli się w niej kamraci ze Śląska, Podkarpacia, województwa lubelskiego, a nawet emigrant z Wielkiej Brytanii. Większość z nas spotkała się w Lublinie, a pozostali w drodze do przejścia granicznego w Terespolu. Kamrat Leszek był tak szczęśliwy, że tylu kamratów zawitało w jego rodzinne strony, że postanowił uwiecznić to wydarzenie na swoim filmiku. Witam największą grupę, jakiekolwiek była tutaj na ziemi międzyrzeckiej, w moim mieście. Także myślę, że to nie pierwszy raz. A dla pierwszy raz będzie taki okrzyk. Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! A Polakom życie! 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 Życzę dobrej podróży i powrotu. Pogoda na wycieczkę wprost wymarzona. Słońce, bezchmurne niebo, lekki wietrzyk. Humory wyśmienite. Mirka i ja cieszymy się, że spotkamy swoich znajomych sprzed roku. Joasię z Grodna, Violettę, Miszę i Jerzego z Mohylewa, Lenę z Mińska. A teraz parę słów o samej Białorusi. Republika Białorusi, państwo w Europie Wschodniej, graniczy z Polską, Litwą, Łotwą, Rosją i Ukrainą. Nie ma dostępu do morza, jest największym pod względem powierzchni państwem śródlądowym w Europie.
W IX wieku powstały księstwa wschodniosłowiańskie, m.in. połockie, turowskie, pińskie, smoleńskie. W X wieku rozpoczęła się chrystianizacja Słowian wschodnich, zakończona w XV-XVI wieku. Ludność ta, mówiąca językiem ruskim, stanowiła większość w Wielkim Księstwie Litewskim. Na państwo księcia Witolda składała się Ruś Biała i Czarna, bo pogańska, ta z okolic Nowogródka. Przez kilkaset lat przodkowie dzisiejszej Białorusi mieli swój udział w tworzeniu wraz z Polakami i Litwinami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sięgało ono od Bałtyku aż po Morze Czarne. W 1410 roku oddziały z Białej Rusi brały udział w wielkiej wojnie z Zakonem Krzyżackim. W wyniku Unii Lubelskiej z 1569 roku powstało wspólne państwo polsko-litewskie, którego Białoruś była częścią do 1795 roku, to jest trzeciego rozbioru Polski. Wówczas tereny współczesnej Białorusi przechodzą pod władanie Rosji. Tłumiono wtedy wszelkie przejawy niezależności Rusinów. Należy podkreślić, że brali oni udział w polskich powstaniach listopadowym i styczniowym. Główni działacze polityczni Konstanty Kalinowski i Zygmunt Sierakowski opowiadali się za wskrzeszeniem Unii Polsko-Litewskiej. 25 marca 1918 roku Białoruś po raz pierwszy w historii ogłosiła niezależność na części swego terytorium okupowanego przez Niemcy pod nazwą Białoruska Republika Ludowa, ale tuż po wycofaniu się armii niemieckiej proklamowano w 1919 roku Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką. W lutym 1920 roku w Rydze przedstawiciele Polski oraz rządu na emigracji Białoruskiej Republiki Ludowej podpisali umowę o wspólnej walce z bolszewikami Wojska Polskiego i Białoruskiej Armii Narodowej. Na mocy pokoju ryskiego w 1921 roku tereny obecnej Białorusi zostały podzielone między Polską a Rosją Radziecką. W wyniku agresji radzieckiej na Polskę 17 września 1939 roku do Białorusi przyłączono część Mazowsza, Podlasie, Polesie i Grodno. W latach 1941-44 Białoruś była okupowana przez Niemcy. Łączne straty wojenne tego kraju należą do największych w Europie. 2,5 miliona zabitych i zamordowanych, co stanowi około 28% ludności. W grudniu 1991 roku zawarto Układ Białowieski, który głosił koniec istnienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na jego miejsce zostaje powołana Wspólnota Niepodległych Państw. Obecnie Białoruś liczy prawie 10 milionów ludności, w tym prawie 300 tysięcy Polaków. Mniejszość polska jest najliczniejsza w obwodzie grodzieńskim, prawie 22% ogółu mieszkańców. Z pewnym niepokojem zbliżamy się do przejścia granicznego w Terespolu. Jak długo będziemy czekać? Gdzie spędzimy noc? W autokarze, czy też uda się nam znaleźć nocleg w hotelu w Brześciu. Wszystko się dobrze układa. Pracownica Straży Granicznej, gdy usłyszała Mirkę oznajmiającą, że jedziemy do Lenino, przypomniała sobie sytuację sprzed roku. Nawet nikt nie zaglądał do naszych telefonów, jak to miało miejsce w zeszłym roku. Noc spędzamy w przyzwoitym hotelu Białoruś.